Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Jeżeli tutaj jesteście, to prawdopodobnie mieliście lub macie problem z tym, że podczas nagrywania Waszą kamerą sportową GoPro Hero 7 Black lub dowolnym innym urządzeniem, obraz jaki jest nagrany jest po prostu migający, tak jak tutaj zresztą możecie zaobserwować. Jest to bardzo niefajne zjawisko, które można w prosty sposób wykluczyć w większości urządzeń i postaram Wam się to pokazać na przykładzie kamery GoPro Hero 7 Black. Jak widzicie, mamy kamerkę i jesteśmy tutaj w pewnym pomieszczeniu, które ma sztuczne światło. Softbox z góry świeci oraz dodatkowo mamy tutaj taśmę RGB, czyli taśmę LEDową. No i jak widzicie, wszystko nam mruga wszystko, dlaczego tak jest? Po pierwsze zatrzymajmy teraz może nagrywanie i spójrzmy sobie na parametry nagrywania. Jak widzicie, tu mamy FPS frame per second, czyli ilość klatek na sekundę, jakie są rejestrowane. Jeżeli spojrzymy sobie na ilość klatek na sekundę, przykładowo jest 60. I to zjawisko, które teraz mieliście okazję obserwować, nie występowałoby, gdybyśmy byli teraz w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w sieci elektrycznej występuje tam częstotliwość 60 Hz. Napięcia oczywiście, a u nas w Polsce i w innych krajach występuje 50 Hz, tak więc, żebyśmy mogli y, nagrywać stabilny, stały obraz z tym oświetleniem, jakie generujemy w mieszkaniu, czy też na przykład Lampy wyładowcze na ulicy w postaci latarni, czy też w jakichś pomieszczeniach sztuczne światło mamy, no to musimy po prostu uzyskać na przykład 50 klatek na sekundę albo dwa razy mniej, na przykład 25 klatek na sekundę rejestrowanych za pomocą naszą kamerą, albo ewentualnie na przykład 100 klatek na sekundę, 200 klatek na sekundę i problem nie będzie występować. Jak to zrobić? Już wam pokazuję. Spójrzcie. Jeżeli tutaj nie mamy teraz dostępnych takich opcji widzicie, mamy ilość klatek na sekundę 60, 30, 24 żadna z tych wielkości, ilości klatek na sekundę nie pokrywa się w żaden sposób z 50 Hz czyli częstotliwością naszej sieci elektrycznej tak więc co możemy zrobić? w kamerze GoPro Hero 7 Black wykonujemy tą czynność poprzez wejście w preferencje, z góry na dół przyciągamy palcem przechodzimy do preferencji Następnie przechodzimy do ustawień regionalnych. Musimy tak jakby powiedzieć kamerze, sorry, nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, tylko jesteśmy w Polsce. A jak to zrobić? Przechodzimy niżej i tutaj widzicie, mamy taką opcję jak wideo FORMAT Przechodzimy i zmieniamy NTSC na pal. Pal wtedy będziemy mieli dostępne takie na przykład właśnie ilości kratek na sekundę jak 50, zgodne właśnie z częstotliwością sieci elektrycznej i problem zniknie od razu. Spójrzcie, zmieniamy na pal. Kamerka nam się resetuje z ustawieniami i zobaczcie, co się teraz wydarzy. Przejdźmy sobie, przejdźmy, przejdźmy, wyjdźmy z ustawień. I zobaczcie, jakie teraz będziemy mieli tutaj ilości klatek na sekundę. Rozdzielczość się nie zmienia, bo nie dotykamy tutaj rozdzielczości. Patrzymy na frame per second. Czyli ilość klatek na sekundę. I widzimy, jest 50, jest 25, jest 100, jest 200. Tak więc te cztery opcje. Oczywiście najlepiej zalecana jest zawsze 50, jeżeli sobie ustawimy. No to w tym momencie problem kompletnie zniknie. Jeżeli nie wierzycie, to spójrzcie, ustawimy sobie tak, jak jest teraz. Rozdzielczość nie ma tu żadnego znaczenia. I spójrzcie, co się dzieje. Wszystko jest stabilne. Nie ma tutaj żadnego problemu. To, że mruga to akurat e, tak jest ustawiona teraz. E, Taśma po prostu LEDowa. Zobaczcie, włączamy nagrywanie. Nic nam tutaj nie mruga. Widzicie? Jest stabilny obraz. Cokolwiek byśmy sobie tu nie nagrali, nie ma żadnego problemu. Wszystko jest w najlepszym porządku. I taka sama sytuacja będzie występować, gdy zmienimy sobie na przykład na 25. Klatek na sekundę, spójrzcie. Włączamy nagrywanie. Taka sama sytuacja jest. Wszystko jest czyściutko, płynnie. I taka sama sytuacja też będzie, na przykład, gdy ustawimy sobie 100 klatek na sekundę, jeżeli będzie to możliwe. Akurat przy tej rozdzielczości jest to niedostępne, więc ustawmy sobie na przykład Full HD i ustawmy sobie 100, albo nawet i 200 od razu, co nam szkodzi. Spójrzcie. Włączamy nagrywanie i znowu wszystko jest ok. Widzicie? ruganie to jest oczywiście pasek LEDowy, tym się nie przejmujcie. zmienia barwę co chwileczkę, tak akurat ustawiłem. Tak więc jak widzicie, musicie zmienić sobie ustawienia regionalne. W różnych innych urządzeniach, oczywiście, są jeszcze inne sposoby, jak sobie z tym radzić. Można sobie ustawić czas migawki, na przykład w aparatach, w kamerach ale to jest raczej już inna kwestia, której nie chciałbym tutaj poruszać, bo chodzi o ustawienia najprostsze. Tak więc dostosowujemy sobie po prostu ilość klatek zgodnie z częstotliwością napięcia w naszej sieci elektrycznej, czyli najlepiej ustawić sobie 25 lub 50 klatek, jeżeli mamy taką możliwość w naszych urządzeniach. Ewentualnie na przykład w smartfonie Samsung Galaxy S7 możemy sobie ustawić na przykład... 30 klatek, 60 klatek na sekundę, przejść do trybu profesjonalnego i tam czas migawki sobie ustawić na przykład na jedną z 50 i też nie będzie mrugania, migotania. Tak więc kwestie są oczywiście różne, ale najprostszym rozwiązaniem jest po prostu ustawić ilość klatek, czyli frame per second, FPS na 50 i problem kompletnie będzie dla nas już nieistotny przy yy, nagraniach, po prostu z migotaniem nie będziemy mieli problemu. Z mojej strony to w sumie tyle, więc po prostu zachęcam Was do tego, abyście używali kamery GoPro Hero 7 Black, jeżeli będziecie używać jej przy sztucznym świetle, czyli wieczorem, w mieszkaniu, no to w tym momencie lepiej używać właśnie ilości klatek na sekundę, FPS 50 lub 25. Jeżeli będziecie nagrywać coś przy świetle słonecznym, to wtedy nie ma to żadnego znaczenia i jeżeli bardzo nam zależy na ewentualnych opcjach spowalniania, no to wtedy najlepiej ustawić sobie w opcjach regionalnych. Właśnie NTSC i nagrywać z na przykład większą ilością klatek na sekundę, czyli 60, 120, 240, bo zawsze jest to dodatkowo zauważalna opcja, która przyda nam się przy spowolnieniach różnych slow motion i tym podobnych opcjach, gdzie tych klatek będzie jednak troszeczkę więcej i będziemy mieli większą opcję tutaj zarządzania tym obrazem przy spowalnianiu. Ale jeżeli nie będziecie się tym za bardzo bawić, to tak jak mówię, polecam wykorzystywać opcję 25 lub 50 klatek zawsze albo w znacznej. W większości, szczególnie gdy mamy chociaż troszeczkę sztucznego światła, będziemy nagrywać na przykład ekran, monitora, czy różnego rodzaju inne y, jakieś oświetlenie czy miejsca oświetlone sztucznym światłem to najlepiej ustawić sobie 25 lub 50 klatek na sekundę w dowolnym urządzeniu, a szczególnie w kamerze GoPro Hero 7 Black, a ja od teraz już będę używał w większości przypadków po prostu 50 klatek na sekundę podczas nagrywania moją kamerą GoPro Hero 7 Black, bo to będzie już takie bezpieczne rozwiązanie i zawsze będzie taka opcja, że nagrywając w Polsce nie będzie żadnego migotania. Chyba że polecę na przykład do Stanów Zjednoczonych, no to wtedy w opcjach Zmienię sobie opcję na NTSC i będę używał NTSC, wtedy będzie dokładnie ta sama sytuacja, bo będzie pokrywać się ilość klatek na sekundę, czyli fps -y będą się pokrywać ilościowo z częstotliwością sieci elektrycznej, bo tam jest 60 Hz w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie i w innych jeszcze krajach. A u nas tutaj w Polsce i okolicznych krajach w Europie mamy 50 Hz. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, już wiecie o co chodzi. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, pytać w związku jeszcze właśnie z czasem migawki albo na przykład z ilością klatek na sekundę z opcjami nagrywania macie z czymś problem to po prostu piszcie w komentarzu dziękuję wam za uwagę z mojej strony to tyle trzymajcie się pozdrawiam wyłączamy kamerkę GoPro Hero 7 Black i to by było na tyle cześć